Polki z Afganistanu wylądowały. Znamy lokalizację Czechy. Samolot z Kabulu wylądował w Pradze. Na pokładzie dwie Polki. Powrót dwóch Polek do Europy potwierdził wiceminister MSZ Marcin Przydacz na antenie radiowej Jedynki. Są w tym momencie w Czechach. Wrócą niedługo do Polski. Są szczęśliwe, że są bezpieczne, powiedział. We wtorek wieczorem na lotnisku wojskowym pod Pragą wylądował czeski samolot wojskowy, którym z Kabulu przyleciało 87 osób. Wśród ewakuowanych były dwie Polki, ambasador Czech w Kabulu, czescy dyplomaci i afgańscy współpracownicy, poinformowała agencja CTK. Wysłano trzeci samolot, był to drugi lot ewakuacyjny z Kabulu zorganizowany przez czeską armię. Pierwszy samolot z 46 osobami na pokładzie wylądował w Pradze w poniedziałek. Czeskie wojsko potwierdziło w środę, że do Afganistanu w nocy wysłano trzeci lot. Samolot odbył już międzylądowanie w Baku, podczas którego zatankowano paliwo i zmierza do Kabulu. W nocy w Pradze szczęśliwie wylądował kolejny samolot. W Kabulu panuje chaos, ale udało nam się tam wylądować i bezpiecznie zabrać stamtąd ludzi. Teraz wracamy, by wywieźć pozostałych, przekazano na Twitterze czeskiego wojska. Bezpieczny powrót dwóch Polek do Europy potwierdził również w środę rano polski wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz na antenie radiowej Jedynki. Są w tym momencie w Czechach. Wrócą niedługo do Polski. Są szczęśliwe, że są bezpieczne, powiedział wiceminister. Ewakuowano całą ambasadę. Minister spraw zagranicznych Czech Jakub Kulechanek podziękował wszystkim zaangażowanym w ewakuację, zaznaczając, że sytuacja na lotnisku w Kabulu jest niezwykle skomplikowana, a sprowadzenie na pokład samolotu afgańskich współpracowników było bardzo trudne. W opublikowanym na stronie czeskiego MSZ komunikacie napisano, że z Kabulu ewakuowano już całą ambasadę. Podkreślono, że całą akcję przeprowadzono bardzo szybko, a z wcześniejszych informacji i danych wywiadowczych wynikało, że ambasada w Kabulu będzie musiała być ewakuowana do końca września. To, że musiało się to stać o wiele wcześniej, pokazuje, jak dynamicznie rozwija się sytuacja w Afganistanie, zaznaczono.